Siemano, mamy rano, witam Was w kolejnym odcinku, 15 października i sprzedajemy czarne złoto. Tutaj jest jeszcze część rzepaku i w drugiej części magazynu. Sprzedajemy, bo cena 3000, było 300, podpisaliśmy na spadku 3, ale nie wszystko, każdy po aucie, a reszta będzie leżała, mi tam dużo nie zostanie, jakieś około 10 ton, 3 auta sprzedane. Sami wiecie, jak to jest. Wszystkiego nie da się przytrzymać, bo są płatności, trzeba sprzedawać. A nikt nie spodziewał się takiego zawrotu sytuacji, że oto ten surowiec będzie kosztował ponad 3000 zł. Żniwa to było tam chyba przed żniwami 2400, 2500 chyba jeden dzień najwyżej można było podpisać. No i ludzie nie podpisali, inni podpisali. Wiadomo, że tak to jest wielka niewiadoma, przychodzi grad. Za chwilę go nie ma. Ja jedno auto sprzedałem w żniwa po 2330, ucięli za olej i wyszedł 2270 netto. Drugie auto we wrześniu na początku sprzedałem za 2600, przeszło wszystko, cena netto oczywiście. No i teraz trzecie auto za 3000. Podejrzewam, że rzepak dojdzie do 3,5, ale nie teraz. Może do końca roku, albo dopiero na wiosnę cena będzie, bo naprawdę tego towaru nie ma, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Plony były ogólnie, no u nas plony były zadowalające, bo to było średnie z gospodarstwa 3,5. Plony od 2,7 do 4,6, jeżeli chodzi o planowanie rzepaku, średnia 3,5, więc nie jest źle. Część sprzedana trochę szybko, ale jak powtarzam, pieniążki są potrzebne i trzeba coś sprzedawać, i zboże, i rzepak, bo kredyty same się nie zapłacą. Może tak się tutaj wypowiem, jak to wygląda ogólnie, jeżeli chodzi o ceny rzepaku, bo wszyscy tam ceny nawozów do góry, okej, poszło do góry wszystko i to jest niezrozumiałe, niby rosnące koszty produkcji i dużo osób dalej tam potrafi wypisać, o co wam chodzi, że albo niektórzy, że za 3000 ich stać kupić saletrę, to ja nie wiem, gdzie jest kalkulator. Ja jestem o tyle w takiej sytuacji, że ja nawozy na swoje hektary mam zakupione po cenach 1200 z hakiem, 1300 z hakiem. Polida pod korzeń po 2200. I przy tych podwyżkach zbożowych cen, jak i rzepaków, mi ten rok i sezon 2021-2022 powinien zamknąć się ok, ale co teraz? Zresztą rolników, gospodarstw, które sprzedały wcześniej zboża. Ja też takim jestem przykładem, że ja miałem dużo jęczmienia w tym roku, bo ponad 60% swojego areału i ja go sprzedałem za kwotę rzędu 700 chyba 30 mi średnia wyszła. No to teraz sobie policzcie, jak ja kupiłem nawóz za 1300 i tak niby to jest dobra cena, ale jęczmień sprzedają za 700 z hakiem, no to ja praktycznie 80%, niecałe 2 tony jęczmienia musiałem oddać za tonę przykładowo azotu, więc to i tak jest, po prostu wam powiem, cena niesatysfakcjonująca, bo były lata, że sprzedawało się przykładowo pszenicę za 1000 zł, tam 800, a saletra kosztowała, czy tam azot, od 800 do 1100, więc ten przelicznik był na korzyść rolnika. Teraz to wszystko w ogóle jest zawyżone. Ceny paliwa, chociaż ceny paliwa jakiś czas temu, ileś lat, nie pamiętam ile, też dochodziły do 6 zł, a nawet 6 z haczykiem. Tylko to było jakiś czas i chwila, moment, to po prostu runęło. No zobaczymy, trzeba się wstrzymać, poczekać. Tutaj straszą, że ceny nawozów nie spadną, tylko będą szły do góry. No nie wiem, zobaczymy.
dużo gospodarstw, tak jak teraz się popatrzy, jak nawóz był po te 1100, ceny nawozów i zboża szły do góry po żniwach, to już żniwa zaczęło, na początku coś zrobili spadek, przed żniwami jęczmień szło sprzedać za 940, tydzień przed żniwami kombajny wjechały, jęczmień na skupie 680-700 zł. No to po prostu, no sami widzicie jak to jest, wydoić rolnika, a przede wszystkim osoby, które potrzebują bardzo gotówki i nie mają magazynów, bo i tak muszą sprzedać. Także tak to wygląda. Gdyby nie te podwyżki i te ceny teraz rzepaku, naprawdę, tak jak ja, dobrze by się żyło, byłoby na kredyty, na kolejne inwestycje, a tak musimy liczyć, czy nam starczy w ogóle na zobowiązania i na ponowne prace związane z produkcją kolejnego plonu. Jakoś to będzie, ale no kolorowo nie będzie, jak tak dalej się utrzyma. Sami wiecie, że bez nawozów to się może tylko jeden rok udać w okrojonych dawkach, a jak już później się nie zastosuje, no to sami wiecie, że plon będzie po prostu, no niestety, ale z roku na rok coraz niższy i ta rentowność będzie po prostu coraz gorsza. Duże gospodarstw ma wyliczone kredyty na tam jakieś wydajności, a bez nawozów te wydajności takie nie będą. No i teraz co zrobić? Skąd wziąć dodatkowe plony? No chyba, że ceny będą, jakoś to się wyrówna, cena nawozu 3000, no to pszenica musiałaby kosztować 2500. To ja zadam sobie takie pytanie, po ile chleb będzie? Ile ci konsumenci z miasta będą wydawać na zakupy? Te wypłaty, które zarabiają, środki pieniężne, po prostu nie pokryją tych cen w sklepie. Aktualnie po herbatce, trzy auta dzisiaj załadowane rzepaku. Część rzepaku przewieźliśmy w jedno miejsce, żeby po prostu folię już poodwijać do góry, żeby myszy się nie pałętały w koło. No i zrobiliśmy miejsce też właśnie na nawóz, żeby go przewieźć spod tej wiaty, aby tutaj było miejsce przykładowo na pług. Jak zaorze go, zakonserwuje, umyje, zakonserwuje, ma na wstawić, bo stoi na dworze duża wiata, przyczepy się w rzędzie, pług wstawia, tam chyba pod ścianę pójdzie pług, tu jakoś maniu z przodu, chociaż pług długi będzie, no zobaczymy. Chowamy nawóz do środka, już na wiosnę będzie wydawany, no w okrojonych dawkach, bo sami wiecie, już ten temat poruszałem, że no po prostu ceny są dla polskiego rolnika obecnie nierealne. Ceny cenami, ale ogólnie nawozy są niedostępne, więc ja zadam takie pytanie, gdzie te nawozy są, he? Godzina 16 i Szoko jedzie do domu. Super, w końcu, wreszcie. Pogoda jest jaka jest. No taka zrobiła się deszczowa. Fajnie popadało gdzieś w granicach 4 litrów, bo naprawdę ostatnie opady to jak kot napłakał. Pół litra, litr, taka mrzawka. No wszystkie opady, które są, no są potrzebne, bo ten niedobór w gruncie jest no widoczny. Rowy suche, rzeki naprawdę są bardzo nisko. Tak samo jeziora, więc każdy opad deszczu to jest po prostu jak dla nas coś pięknego. Nie mamy tej wody za dużo, pola nie są pozalewane, no bo jest niedobór wody i na chwilę obecną jest wszystko, powiem wam, super. No, wszystko zasiane na wierzchu, opryskane, tam do oprysku zostało około, nie wiem, 40 hektarów, gdzie się na chwasty. Opryski brat po weekendzie skończy, ja muszę zaorać te 8 hektarów,
No i jak będzie suszej, to będziemy obornik przewozić. I to tyle. Także trzymajcie się, na razie, cześć.